Ambassadors, distinguished guests, in the world, as it presented itself to me, effects did not always derive from causes, nor did causes always prove adequately grounded points of departure. As a result, in that world, the sort of logic that presumed to arrive at causes through unraveling the effects was a mistaken logic. I consider that the world, as it presented itself to me, had no logic whatsoever. These are the words of Imre Kertész, the Nobel Prize winner, who died 2 months ago. The words taken from the book Liquidation. The book not only about the Holocaust, but also about decades of authoritarianism and disappointment after the Second World War. Does the world lack logic? Was there any logic in the 1956 events to which we dedicated this fifth European Remembrance Symposium? Another famous Hungarian author, Sándor Márai, suggested an answer to the first question. He said, always expect a storm and fire, and when a storm and fire come, do not be surprised and do not lament. Take it easy, it happens. Put it out and defend yourself. So let us discuss a storm and fire from the past in order to remember and learn about mistakes for our children and future generations. I feel privileged to open the European Remembrance Symposium in this historical, beautiful building situated in the heart of Budapest, and encourage you to talk about the year 1956. It's Hungarian, Polish and European context, impact and remembrance during panels, workshops, and of course informal meetings. I would now like to give the floor to Dr. Reka Füldvarenek-Kis, who will read the letter from the President of Hungary, Mr. Janos Áder, addressed to the participants of the fifth European Remembrance Symposium. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Felsorolni sem tudnánk, hányszor élt meg régiónk sorsdöntő fordulatokat több mint 1000 éves közös históriája során. Ebben a történetben kiemelkedő fejezet a lengyel és a magyar nép kapcsolata, amely a kereszténység fölvételével, a spirituális Európába érkezéssel kezdődött. Negyed századdal ezelőtt Közép-Európa végre visszatért oda, ahová lélekben még elszakítottsága idején is tartozott, a nyugathoz, a demokratikus világhoz. Nem volt rövid ez az út, de az itt élő népek sohasem adták meg magukat a diktatúráknak. Ezt tükrözte az, ami Berlinben történt 1953-ban. Ez mutatkozott meg 1956 nagy megmozdulásaiban, Poznányban és az egész szovjet birodalmat megrendítő magyar forradalomban. Ott volt 1968-ban Prágában. Minden nemzet másként vívta ki a maga szabadságát, de egy biztos. A közösen megszenvedett zsarnokságnak közösen vetettünk véget. A 80-as, 90-es évek fordulóján a régió népei visszanyerték önrendelkezésiukat, kiépültek az új demokratikus rendszerek. 1989-90 változásaira 1956 felemelően szép és tragikus csodája nélkül
nem kerülhetett volna sor. És ehhez is szükség volt a lengyel és a magyar nép együttes erőfeszítéseire. A legtöbbet ígérő, legnagyobb véráldozattal járó, legszélesebb nemzetközi visszhangot keltő megmozdulás a magyar forradalom Poznányból indult. Nem győzhetett, de a küzdelem másfél évtized múlva újra kezdődött Gdanszkban. Erre az együvé tartozásra utal az is, hogy a budapesti forradalom kirobbanásában döntő szerepet vállaló egyetemisták 1956. október 23-a tüntetésének első jelszava így hangzott: Lengyelország példát mutat, kövessük a magyar utat. A reménység és a szabadság napjainak mámorát a visszatérő diktatúra miatti dermedt csend évei követték. Ezt a némasságot a forradalom elfojtói megnyugodva, a forradalom hívei kétségbe esve élték meg. A forradalmat követő évtizedekben nem sok látszott a szabadság napjainak hitéből, és mégis. Ismét bebizonyosodott, hogy az ember szabadságra született, és a vágya beteljesülésében az idő segíti. A diktatúra a történelem süllyesztőjébe került. A demokrácia már a hétköznapi valósággá vált. Annyira, hogy néha már úgy érezzük, nem becsüljük meg eléggé. Ezért kell róla beszélnünk. Ezért kell együttes erővel visszaadnunk a szabadság és az igazság méltóságát. Kívánok önöknek termékeny beszélgetéseket, új gondolatokat, sikeres közös tudományos kutatásokat. 2016. május 24-én Áder János, Magyarország köztársasági elnöke. Ladies and gentlemen, let me now read the letter from Mr. Andrzej Duda, the President of Republic of Poland. I will read the letter in Polish. Please use the headphones for English version or Hungarian translation. Szanowni panowie ministrowie, czcigodni uczeni, szanowni państwo. Z okazji piątej edycji sympozjum Pamięć Europy, organizowanego przez Europejską Sieć Pamięci Solidarność, pragnę przekazać wyrazy uznania wszystkim instytucjom oraz badaczom zaangażowanym w to cenne przedsięwzięcie. Droga sympozjum od Gdańska przez Berlin, Pragę, Wiedeń do Budapesztu przedstawia symboliczny sens Państwa inicjatywy, która łączy w dialogu Państwa o różnych historycznych doświadczeniach. Dbałość o ten szlak pamięci, zwłaszcza w kontekście dramatycznych zdarzeń ubiegłego wieku, jest jedynym ze sposobów budowania wspólnoty dziś i w przyszłości. Cieszy mnie, że tak wiele instytucji, w tym instytucji kultury, włącza się w to spotkanie, ożywiając namysł nad tym, jak w pamięć europejską wpisać szczególne doświadczenie państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz historię naszych walk o niepodległość. Wiele faktów z naszej przeszłości może być dla nas powodem do dumy. Zależy mi na tym, by wiedza o tych zdarzeniach i bohaterskich czynach funkcjonowała w przestrzeni publicznej, także międzynarodowej. Przyczynia się to bowiem do wzmacniania pozycji naszych państw. Rok 1956 nie gaśnie w pamięci Węgrów i Polaków. W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej pragnę złożyć hołd przywódcom, uczestnikom i ofiarom węgierskiej rewolucji. Tym wszystkim, którzy sprzeciwili się sowieckiej dyktaturze, postawili twarde żądania, wystąpili w obronie wolności i godności człowieka i, choć na krótko, pokonali Armię Czerwoną, krusząc mit o niezwyciężonym Imperium Sowieckim oraz iluzję jego pokojowych intencji. Wydarzenia poznańskiego czerwca, październikowej odwilży i węgierskiego powstania należą do historii oporu społeczeństw naszej części Europy wobec komunistycznej ideologii i komunistycznej opresji. Oby serdeczna pamięć o braterstwie Polaków i Węgrów, sięgająca daleko w głąb dziejów, ożywiała wymianę kulturalną i dobre relacje wśród młodych pokoleń.
Dzięki Państwu poznają oni to, czego nie mogą pamiętać, ale co ma szansę skłonić ich do skutecznej współpracy dla dobra i naszych państw, i naszej, i całej Europy. Ufam, że Sympozjum Pamięć Europy w Budapeszcie przypomni o wartościach, za które ginęli Węgrzy w roku 1956 i posłuży refleksji nad urzeczywistnieniem ich współcześnie. Pozdrawiam serdecznie uczestników przybyłych z innych krajów, zwłaszcza z naszego regionu Europy. Dziękuję też za tworzenie atmosfery sprzyjającej utrwalaniu więzi między naszymi krajami. Wszystkim Państwu życzę, by wymiana myśli, wspomnień oraz spotkania podczas obrad inspirowały do podejmowania kolejnych działań umacniających europejską solidarność. Z wyrazami szacunku i sympatii, Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa, 24 maja 2016 roku.